Witam wszystkich, z tej strony Kłodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Need for Speed Underground. Moi drodzy, w poprzednim odcinku udało nam się nabyć nową furkę Mitsubishi Eclipse, którą oczywiście przechrzciłem na szkarłatnego bździocha, bo wiadomo, zawsze tak robię. Zawsze nadaję jakieś tam przydomki naszym nowym furom. No i moi drodzy, w poprzednim odcinku troszeczkę na początku było problemów, na szczęście później poszło gładko. A teraz, moi drodzy, przed nami na samym początku odcinka mania driftowania, dosłownie tak, 4 okrążenia w drifcie, więc spoko. Szósta trasa driftu, informacje Die Chadów, na tym bardzo trudnym torze zdobędziesz dużo punktów za jazdę blisko krawędzi, wiadomo. Już 2000 za to, szaleństwo. Tak więc co, moi drodzy, jak tutaj wszystko widać na pierwszy rzut oka, wszelkiego rodzaju właśnie awanse w tabeli dają nam nie tyle co nawet już samą reputację, ale dostajemy dużo więcej sianka za wszelkiego rodzaju takie no zwykłe trasy, tak, bo to nie są żadne mistrzostwa, chociaż coś tak czuję w kościach, że przed nami będą teraz jakieś mistrzostwa, bo dawno, o matko, dawno ich nie było, więc coś czuję, że tak może być, ale trasa to jest, matko, zakręcona jak chińska dętka. Jezus Maria, co to za zawiasy? To jest chyba pełna trasa driftu, bo tak to mieliśmy przed tym samym odcinkiem, a to jest chyba jej pełna wersja, że tak powiem. Przedtem jeździliśmy na wersji demonstracyjnej. O mamo. Ale spokojnie, moi drodzy, tutaj też można kręcić naprawdę ładne bąki. Tylko, że tak, żebym tego tak nie kiepścił. No, ale dało się jeszcze z tego wykręcić. Ulala, za 7000, nieźle. Cyk. No, nawet za 11 tysięcy, fajnie. Więc moi drodzy, zauważyliście pewnie, że takie początkowe trasy driftu, czy też początkowe trasy. Na początku odcinka, jak jestem właśnie na drifcie, to tak się potem chilluje i dziwnym takimś trafem później wszystko podczas odcinka idzie dobrze, nie? A jak w poprzednim odcinku zaczynałem od normalnego toru, to wszystko się pogićkało. Nie wiem, dlaczego tak jest. Być może na mnie te drifty działają jakoś kojąco, bo wiecie, że ja z pierwszym śniegiem zawsze muszę driftować. O tym mówiłem już nie raz, nie dwa. Ale po prostu tak jest. Ale to jest też długa trasa, widzę. O mamo. Znowu troszkę za blisko krawędzia, szkoda. Mógłby z tego ładny drift. Ale i tak mam już sporo punktów na kulane, więc nieźle. Dobrze. Moi drodzy, ja się nie przejmuję, bo i tak nasi przeciwnicy sobie tam nie poradzą z taką ilością punktów, jaką ja mam, więc każdego faila po prostu tutaj, każde uderzenie w bandę i tego typu podobne sprawuchy, ojojoj, traktuję z przymrużeniem oka, bo tutaj naprawdę nie ma żadnego ciśnienia. To jest jeden czysty, wielki fan z gry, ale bardzo, moi drodzy, bardzo podoba mi się ten winyl, który dostaliśmy jako nagrodę z tą czachą i z tą rozerwaną ala taką, wiecie, flagą, która ma symbolizować, nie wiem, przecięcie wstęgi. Jako pierwszy to chyba ma być tego symbol. Albo wiecie, jak tą flagą machają taką dużą na skarze, nie? Tam po każdym okrążeniu. Nie wiem, czy ja dobrze mówię, ale chyba tak. To było, matko, 16 tysięcy za drift. Srogo. Tak więc bardzo, bardzo fajnie się tą maszynką driftuje. Chociaż czasami tak się postawi za mocno bokiem, to niestety trudno ją opanować. A moi drodzy, trzeba pamiętać o tym, że ja jeszcze nie mam przecież maksymalnego tuningu, tak? Jeśli chodzi o osiągi. Przy maksymalnym tuningu dopiero będzie Meksyk. Tutaj to jeszcze jest małe piwo, to jest takie 2/3 może możliwości wszystkich maszyn. Zobaczymy, co będzie dalej. Sam jestem ciekaw, czy będę w stanie opanować. Bo wiecie, dla mnie cały czas ogrywanie tego Need for Speeda to jest nowość. Po pierwsze dlatego, że pierwszy raz nagrywam jakiegokolwiek Need for Speeda na kanale. A drugi raz, że pierwszy raz ogrywam Need for Speeda na padzie. To jest dla mnie kompletna nowość. Bardzo mocno żałuję, że nie miałem sposobności ogrania żadnego z Need for Speedów oryginalnie na konsoli, na przykład na PS2. Matko, to musiało być kozackie doznanie. Niestety nie było mi dane. Ja zawsze PC Master Race. Miałem krótkie tam romanse z PS1 i 2, ale to tam może temat na troszkę później. I okej, moi drodzy, odblokowałeś poziom drugi winyli porwane, odblokowałeś winyle dzikie poziom pierwszy, odblokowałeś unikalny winyl,
Odblokowałeś samochód Mystical, ok, i zdobywasz 2000 dolców i odblokowałeś kolejne ulepszenie wyglądu, poziom trzeci lakierów, o! I jesteś szósty w trasie driftu, spoko. Ja bym chciał zobaczyć ten trzeci poziom lakierów. Kolor. Tak, mogę ten trzeci odblokować? Mogę, biorę go zaraz. Ale czy ja mogę poza błyszczącym? Mamy perłowy też, czyli mamy chyba wszystko odblokowane już. Mogę go zrobić takim bardziej czerwieńszym. Ten jest ładny, ten czerwony. W metaliku, a ten dotychczasowy to był ten, tak? Czekajcie, poza myszką może tak. Tylko zróbmy go w takiej innej pozie, żeby było lepiej go widać. Ten jest ładny, czerwony, spoko, a ten? Ten jest trochę jaśniejszy, a perłowy? Perłowy, czerwony? Nie, kompletnie nie. A ten błyszczący, czerwony? Znaczy błyszczący jest chyba bardziej w macie, nie? Wiecie co, zostawię go jak do tej pory. Póki to jest wszystko spoko, najwyżej w następnej furze sobie pogrzebiemy. I coś jeszcze się odblokowało, nie? Tylko już nie wiem co. Jakieś tam inne bzdurki, zresztą nieważne. Nasz szkarłatny biziogi tak jest spoko. No i moi drodzy, wykrakałem mistrzostwa w sprincie, centrum artystyczne, turniej sprint na Broadway. Informacje, daj lekcje tym gościom w turnieju sprinta w okolicach centrum artystycznego. Lecimy. Tak, moi drodzy, czyli wykrakałem autentycznie, że będziemy mieli tutaj mistrzostwa, tylko spodziewałem się, że to będą bardziej mistrzostwa torowe niż mistrzostwa sprintu, ale mniejsza z tym. Ale wracając, moi drodzy, do moich romansów z konsolami. Pamiętam, że jak miałem, co ja to miałem, chyba wtedy miałem świnkę, z tego co pamiętam, to wuja pożyczył mi swoją playkę jedynkę. I na tej playce w co ja grałem? W GTA 2, pamiętam, grałem. Chyba w Call of Duty. Grałem też w drugiego Colina. O matko, jak ja w niego muciłem, chociaż kompletnie mi nie szło, ale grałem ostro. Co tam jeszcze było grane na tej... jakąś bijatykę miałem. Czy to... Czekajcie, chyba trzeciego... Chyba tak, chyba trzeciego Tekena ogrywałem na PS1. A na PS2, w co ja tam grałem? W któregoś Mortala. I chyba w... Nie wiem, Might Night Club chyba? Też to była chyba druga ścigałka, ale to ona była na PS2, nie? W którym tam grałem, ale niestety, tak jak wspomniałem, smuteczek troszeczkę, że nie miałem możliwości ogrywać na przykład właśnie Undergrounda na PS2, czy też Most Wanted'a, czy Undergrounda 2, to na pewno musiało być spoko. Ogólnie musiałbym sprawdzić, jak wyglądały wyniki sprzedaży. Gdzieś to na pewno z pewnością byłbym w stanie sobie wygooglować, jak sprzedawała się wersja konsolowa Undergrounda, jak pewnie wyszły na, znając życie, pewnie wyszły na pierwszego X-a, na PS2, na PC, może na GameCube'a, pewnie też coś tam wyszło. Podejrzewam, że najlepiej sprzedawała się na PS2, bo wtedy Xbox jeszcze nie był na tak silnej pozycji, na jakiej jest teraz, czy tam nie był na tak silnej pozycji jak za czasów generacji Xboxa 360. A tu, moi drodzy, to jest to, o czym mówiłem, że rozgadałem, a tu widzicie, sprint przejechałem właściwie już na luzaku bez problemów, tak? Więc chyba to jest jednak szczęśliwa czterolistna kończyna w postaci driftu, przepraszam. Głupoty gadam. Gratulacje, odblokowałeś winyl KVR Performance i coś tam jeszcze innego. Chciałem wyjść z mistrzostw, lol. Następny wyścig. Coś czasami dziwnie długo się to wszystko loaduje, nie wiem dlaczego. Ale wracając. Tak naprawdę chyba właśnie musi mi ten na początku, ten drift ci przynosić jakieś tam szczęście. Ale wydaje mi się, że to jest też kwestia rozgrzewki, bo to jest drugi odcinek pod rząd, więc może jestem rozgadany, rozgrzany i tak dalej. Generalnie miałem, moi drodzy, nagrywać to wcześniej dzisiaj, godzinkę wcześniej. Ale komuś się uwidziało, żeby sobie latać tutaj jakąś motolotnią nade mną. Więc nawet przy zamkniętym oknie by mi tu... O Jezus Maria, by mi tu pierdział. Musiałem się odwrócić właśnie i sprawdzić, czy ma okno zamknięte. Bo wiecie, teraz jest taki okres, że wszyscy łażą na spacery z pieskami i tak dalej. Koszą trawniki.
nawet o tak egzotycznej godzinie przeważnie właśnie koszą trawniki, jak jest ciemno, to jest dziwne. Na szczęście z dzieciakami rozkrzyczanymi tutaj nie ma problemu, bo dzieciaki to jakoś dziwnie nie krzyczą, tylko śmigają na rowerach. Tak więc spoko. Dobra, ten podbijany etap mamy z głowy już. Bardzo fajnie, że moi drodzy się odblokowały nam lakiery tematowe i tak dalej. I już mnie wyprzedził dziad. Ale spokojnie, będziemy go tutaj tropić. O ile się na coś nie właduje, nie będziemy go tropić. Nie da rady, ale może... Bo tu się zrobi srogi karambol. Drugi mogę być. Bo najwyżej w trzeciej trasie to sobie nadrobimy. A nie jest powiedziane, że go jeszcze nie przegonię. Pojechał skrótem, ja też pojadę skrótem. Bynajmniej niemyślowym. Dobra. Na szczęście naszego bździocha aż tak tutaj nie podbiło. O Jezu, nie podbiło. Ale dziada będzie trudno dogonić. Chyba, że się na coś właduje, ale tutaj przyspieszył kosmicznie. Gierka mu dała sporego boosta, widzę. Dobra, jedziemy. On tam manewruje między tymi dziadami, ja też się staram. Dobrze. Moi drodzy, jest w naszym zasięgu. Nie, już nie jest w naszym zasięgu. Kompletnie, nie? Byleby teraz, moi drodzy, nie stracić drugiej pozycji, nie? I będzie dobrze. Pierwszego już nie dogonimy, trudno. Czasami też, może to jest takie usprawiedliwianie się, ale czasami te kolizje też nie działają tak do końca, jakby człowiek chciał, ale ze względu na wiek produkcji, moi drodzy, przymykam na to lewe i prawe oko i po prostu wybaczam. Trudno, będziemy na drugim miejscu życie, ale nadrobimy to sobie w trzecim wyścigu i będzie git. Dobra. Może być, nie narzekam. Tak, czyli my teraz jesteśmy ex aequo, czy nie? Nie, tam miał 10 punktów chyba, więc spokojnie, ale w następnym wyścigu chciałbym wygrać po prostu. No, czyli moi drodzy, teraz pełne skupienie, pełna koncentracja. Obie półkule mózgowe trzeba włączyć tryb turbo, jak i w tych starych procesorach i lecimy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że jako tako się wykaraskam z tych problemów. Chociaż też, że tam specjalne problemy nie są. Problemy to były w poprzednim odcinku. Dobra, wyrobiłem się jakoś. Czasami, moi drodzy, czasami mam taką tendencję, że po prostu za późno ściągam nogę z gazu, albo za późno wciskam hamulec. I to się potem bardzo, bardzo brzydko i bardzo mocno mści. Tak więc, moi drodzy, skupmy się. Chociaż przez chwilę. Dobra, na razie nie ma ruchu ulicznego, ale tam widziałem już coś migło. W tle. Dobra, poskaczmy. Tak, i tu nie będzie tak, tu będzie podbijane. Nie, tu nie będzie podbijane, to jest inna troszkę trasa. Jest most, ale zgoła inny, przez inną tam część Olympic City prowadzi. Generalnie właśnie nie wspomniałem jeszcze nic o Olympic City, bo nawet, moi drodzy, nie mam tej wiedzy, muszę to gdzieś wygooglować, posprawdzać, na jakim właściwej metropolii, wiecie, w życiu takim realnym, na jakiej to metropolii opierali się twórcy, tworząc to miasto. Nie wiem, czy to będzie San Francisco, czy cokolwiek innego. Tak, to było świetne, ale się obróciłem i wracam do gry. Szybciutko, tu jest zakręt, więc tak bym schaltował. Ale trzeba się mieć na baczności, bo tu dużo zawijasów jeszcze widzę przede mną. Tak, tu hamulec, bo to jest ostry ten zakręt jak byk. Dobra. No, powiem wam, że troszkę się stresuję. Tam jakieś ptaki w ogóle widziałem, tylko że one latały w miejscu, albo latały na wstecznym, albo ja tak szybko jadę, że zaginam prawa fizyki. To w ogóle coś w tle się dziwnego dzieje. Jakieś bugi. Oj, dobra. Na szczęście hamulce ta fura ma świetne. Jedziemy. Tramwaj, Karol, proszę cię, nie teraz. Dzięki. Dobra. Tutaj to dziadostwo wyminiemy. Okej. Tu spokojnie. Dobrze. Tutaj ten ziomek chce mnie bardzo wyprzedzić, ale on się bardzo mocno obija. Czyli robi mój błąd. Dobra, lecimy skrótem. Dobra, między tymi dziadami się zmieściłem jakoś. I teraz tu. I nitro, dawaj. Dobra, mamy to, pięknie. Ale to nie była łatwa trasa. Nie powiem, że nie, bo trochę było trudno. Okej, moi drodzy, przewaga spora. 5000 dolców, kolejne ulepszenie osiągów, poziom trzeci silnika wydechu, poziom trzeci skrzyni biegów, poziom trzeci opon, srogo,
srogo. To moi drodzy, lecimy w tuning, w osiągi, silnik, wydech. Pakiet ekstremalny. Nowy pierścieniec tłoków, rajdowy wał rozrządu i krzywki. Polska głowica z małymi ograniczeniami i dużymi i dużym przepływem. Dobra, Polska, no to Polska. Nowe bloki, większy strumień i zainstalowane głowice. Dobra, bierzemy to. Da nam to lepsze przyspieszenie jeszcze. Pakiet, weźmy pakiet trzeci może. Czy to się czymś różni, chyba niczym. Skrzynia biegów, pakiet ekstremalny, dużo daje nam to do prędkości maksymalnej. Szósty bieg, spoko. Lekki wał i nowa skrzynia biegów, podpowiedź dla najlepszych rezultatów. Najpierw zainstaluj nowy silnik turbo lub ECU, spoko. Pakiet trzeci ponownie. I jeszcze nowe oponki weszły, tak, pakiet ekstremalny, ekstremalny pakiet opon. Czyli bonus do prowadzenia znowu. I to wszystko, nie? No i teraz moi drodzy, nasz szkarłatny bździog jest spoko. Znowu sprint? Legit, ok. Lock up, informacje, magazyn Sport Compact. Kart czeka na końcu trasy. Dojedź tam pierwszy, a wylądujesz na następnej okładce. Spoko, już 2500 za to, nieźle. No to moi drodzy, teraz nasz szkarłatny bziąg będzie dopiero zawijał asfalt za sobą, nie? To dopiero będzie Meksyk. Dobra, zobaczymy. Jak to idzie. O matko, to jest za szybkie, żeby było prawdziwe. Dobra, lecimy. Czyli moi drodzy, kolejny sprincik, czyli znowu sprintowa trasa. Tak więc zobaczymy, jak to będzie szło. Czy tutaj nie ma ruchu ulicznego? Z tego co widzę, chyba go nie ma. Ale ta fura teraz idzie, jasny gwint. Ja nawet nie chcę wiedzieć, co przy takich osiągach musi się robić w baku, nie? Dosłownie taki wir, aby korek ze zlewu wyciągnąć. Dobra, tutaj widzę, ziomek się bardzo trzyma mi na zderzaku, tylko trochę się dziwnie obija, nie wiem dlaczego. Sam sobie utrudnia chłopak życie, no ale trudno, on sobie utrudnia, to nam ułatwia. Dobrze. Wydaje mi się, moi drodzy, że też te trasy w późniejszych etapach są dłuższe. Ale wiadomo, no gdyby były tak, może nie tyle co dłuższe, po prostu są te dłuższe trasy odblokowywane nieco później w grze, ponieważ wiadomo, że na początku te trasy mogły być nieco krótsze, ponieważ osiągi samochodów były śmieszne w porównaniu do tego, co jest teraz, nie? Dobra. Jedziemy. Na razie żadne dziadostwo się nam na przednią maskę nie napatoczyło, co mnie ogromnie cieszy. Spokojnie, dobra, tu sobie przejedziemy. Tu takiego dziwnego boosta chłopaki dostają zawsze. I tym razem pewnie też. Tak, tu jadą w ogóle 500 na godzinę przez moment, a potem dziwnie hamują mnie. To jest naprawdę dziwnie zaprogramowane. Nie wiem, czy ktoś tego nie widział przy testach, czy co? Czy może zgłaszali, albo ktoś to zapomniał zmienić? To jest naprawdę dziwne, że normalnie jadą, a to nagle boom. Przyspieszenie na maksa. Dobra, coś czuję, że ten sprincik się za chwilę skończy. Bo tu już nam pewnie za dużo nie zostało. Tak, już widzę metę. No ale jak nie ma ruchu ulicznego, to jest naprawdę spoko. To jest naprawdę super przejazd. I jedziemy. Byleby teraz nic nie zrobić głupiego. No właśnie tak jak teraz. Czy ja zawsze muszę coś sknocić na koniec? Dobra. Spoko. Tutaj ten tunel jest nieprzychylny jak dla mnie. Ale jeszcze mam trochę nitra, więc wykorzystajmy to i... meta. Spoko. Uff. Dobra. Odblokowałeś winyl KYB, czy tam jakieś tam Cape America. 2,5 dolców koła i zwycięstwo Sport Compact Card umieściło Cię na okładce czasopisma. Jesteś szósty w trybie sprint. Awans na szóste miejsce w rankingu sprintera, czy tam sprinta. Super się prezentuje, normalnie ten lakier jak w macie. Piękne to logo Mitsubishi, podoba mi się to. I próba czasowa, czyli kolejny sprint, martwa noc. Dobrze, nie głucha noc. Slams Attack. Pozdrawiam wszystkich fanów. Most Bedarda, informacje od Samanty, jest późno, już nikogo nie ma na drodze, to spoko. Masz 2 minuty 17 sekund, żeby tam dojechać, albo Samanta odjedzie. Co? Mam ograniczony czas na spotkanie z dziewuszką?
To słabo. Tak. Czyli moi drodzy, zobaczymy, czy to się uda za pierwszym razem. Czyli jeżeli nie ma tutaj ruchu ulicznego, to tylko i wyłącznie w rachubę wchodzą moje umiejętności, które są bardzo, bardzo, bardzo średnie. Tak. Kiedy laska powie, że jest sama w domu, cyk 200. Pamiętam kiedyś ziomek cisnął tak mocno do laseczki, że aż czekajcie, co mu się stało? Chyba zagotował wodę w chłodnicy. Chyba za mocno piłował na pierwszych biegach, bo tam gdzieś przez miasto sypał i wiadomo, nie, że jak na czerwonym to się musiał zatrzymać, a potem spod czerwonego rura i tak dalej, mu się woda zagotowała i chyba nawet ja go musiałem ściągać na lince. Coś takiego było, albo nie, to nie byłem ja. Ja jechałem z innym ziomkiem, ściągaliśmy go, coś takiego było. To też były akcje, fajna sprawa. No widocznie po coś mu tam się śpieszyło, nie? Wiadomo, wolna chata te sprawy, wiadomo, nikomu nie trzeba tłumaczyć, do czego to zmierza. A być może grali tylko Chińczyka. Kto to może wiedzieć? Dobra, moi drodzy, zobaczymy, czy tutaj czas się okaże szybszy, czy też upływ czasu okaże się szybszy od naszego szkarłatnego bździocha i od moich kiepawych umiejętności w jeździe autem. Jasny gwint, ale teraz to są takie osiągi, że normalnie... Ua! Nawet nie chcę sobie wyobrażać... Nie chcę sobie wyobrażać, jak w takiej furze musi wciskać w fotel, nie? A tu miałem więcej szczęścia niż rozumu, ewidentnie. Dobra. 40, ile? 5 sekund. Sprawdzimy, czy tyle wystarczy, żeby to przejechać. Tam jeszcze takie te zawijasy, to mi też sporo czasu zajmie. Ale tak względnie, patrząc na to wszystko takim chłodnym okiem pirata, to może nawet coś z tego będzie. Nawet na pewno, tylko ze spokojem teraz, nie? Żeby nic nie sknocić. Ze spokojem, na luzaku. O matko, ile będę jeszcze mi czasu zostanie? 14 sekund. Na pełnym luzie. Super. Zdobywasz 2500 dolarów. Świetny przejazd. Samantha zaoferowała ci do wyboru jeden z unikalnych winyli. Wróć do mapy wyścigu, by zabrać nagrodę. Okej. Okay. Wybierz unikalną część nadwozia. Twój wybór. O matko, ten smok. Czy ten wąż też jest spoko. Ten smok jest kozak. Naprawdę przekozak. Ten też jest fajny. O matko, jest tego sporo, ale weźmiemy smoka. Ale weźmiemy go tylko po to, moi drodzy, żeby zmienić mu wygląd na dawny. Unikalne winyle, tak, ja chcę ten mój, nie, ten jest kozak. Ten jest nie do podrobienia z tą czachą, nie? I kolejne mistrzostwa, moi drodzy, przed nami. Godziny szczytu, czy też godzina szczytu. No, 69. trasa, zobaczymy. National Rail informacje, pokonać 3 okrążenia z olbrzymim ruchem ulicznym. O Boże, tylko nie to. Zobaczymy. Coś czuję, moi drodzy, że to może być przejazd przez mękę. Jasny gwint. Coś czuję, że te mistrzostwa mogą mi autentycznie zajść za skórę. Mam przynajmniej nadzieję, że jakoś to będzie. Bo tak to będzie, jak się no nie będzie tak udawało jak ostatnio, to będzie tragedia. Zobaczymy. 3 okrążeniowe mistrzostwa. Boże. Czy to jest dramat? Jak ja to przejadę? Maksymalny ruch uliczny? Przecież to brzmi jak wyrok w undergroundzie. Ale zobaczymy, moi drodzy. Póki co nie idzie najgorzej. Cyk. Dobra, ze spokojem. O matko. O matko. Tak. Dobra, wracamy szybko do gry. Nitro. Oni mi teraz przy nitrze to nie uciekną. Ale będzie ciężko. Cóż, że może być bardzo ciężko. Ale zobaczymy, może się uda. Fajnie by było, nie ma co narzekać. Na szczęście nasza fura ma osiągi wręcz niesamowite. Więc wszystkie te straty możemy nadrobić. Ale jeżeli ja za każdym razem będę się ładował w jakieś tutaj tarapaty niepotrzebne,
jakieś będę miał tutaj ewidentne problemy z przejazdem, o Jezu, nas na farcie, to będziemy się naprawdę srogo męczyć. Dobra, luźno. Na razie tylko ten ziomek tutaj jeden został jakiś tam przeciwnikiem dla nas, jakiekolwiek zagrożenie stanowi. Tu haltujmy, dobrze, dużo gorzej. Jedź. Możemy to nadrobić jeszcze, bo oni tutaj haltują, zauważcie. Tutaj strasznie haltują, strasznie tracą power. Nie wiem, czy tutaj, nie wiem, czy stoją tutaj na wylocie, czy co. No zobaczcie, jak ja tutaj nadrabiam, z jaką łatwością. Masakra jakaś. No i cyk już pierwszy, no masakra, tej no. Dobra. Jeżeli tak, to przejedziemy to bez większych tutaj trudności. Dobra, ale tu mi się bez przerwy na plecach, czy też na tylnym zderzaku trzyma. Myślałem, że wymienię tego busa, jednak nie. A gdzie jest mój kolega? Dlaczego on tak z tyłu mocno został? Halo? Halo, gro, o co chodzi? No jeźdź tą taksą, mendo, tak się zbierasz jak emeryt do ZUS-u. No co za człowiek, co za ludzie, co za naród. Dobra, hamulec, bo tu trzeba mocno haltować. Bo tu robimy się obijać i potem nie mogę tu wyjechać normalnie jak człowiek, a teraz wyjechałem elegancko. I wychodzimy na to, moi drodzy, że pierwszy przejazd może być nasz. Co mnie cieszy bardzo, bardzo mocno. Dobra. Dobrze. Spokojnie. Tak jest. Moi drodzy, wychodzi na to, że pierwszy przejazd możemy mieć nawet pyknięty. Bez powtórek. No nie wierzę, z maksymalnym ruchem ulicznym. To jest chyba niemożliwe. O mamo, dobrze, jedziemy dalej. Powiem wam, że aby się udało tą drugą trasę przejechać jako pierwszy, byłoby o tyle fajnie, że moglibyśmy ostatni etap zrobić sobie na drugim miejscu. Bo właściwie, moi drodzy, tylko ten, tych dwóch się liczy w wyścigu, tak? Ten nasz przeciwnik, ten taki najgroźniejszy, bo tych dwóch to jest tak tylko, jak nazwałbym ich statystami, tak? Ale moi drodzy, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Sprawdzajmy, jak to będzie miało tutaj miejsce, dalszy etap tych mistrzostw, jak ten dalszy tutaj postęp tych mistrzostw będzie się układał, czy po naszej myśli, czy wręcz przeciwnie. Bo póki co nie jest źle, tylko wiecie, no tutaj tak na pierwszy rzut oka nie można niczego określać, bo się człowiek może później bardzo mocno zdziwić. Ale lecim, bez żadnych tutaj zahamowań. I moi drodzy, wracając, czyli widzicie, jak długo nie było mistrzostw, to później są mistrzostwa za mistrzostwami, tak? Ale w sumie jest to też fajne urozmaicenie. Bardzo mi się to podoba, że nie ma na przykład 4 czy 5 driftów pod rząd, czy tam nawet dragów, czy czegokolwiek innego. Bo to by było męczące. A tak to gierka daje nam taki fajny misz-masz i po prostu nie pozwala się nudzić. Ale mnie, moi drodzy, zdumiewa. Zdumiewa fakt, że gra ma naprawdę sporo lat na karku. A tak się w nią miodnie pyka, że... No, ale wydaje mi się właśnie, że tutaj grafika się może postarzeć, audio się może postarzeć, wszystko się może postarzeć, ale jeżeli się nie starzeje gameplay, to gierka dalej jest kozak, nie? Sam jestem ciekaw, czy jak już taki będę bardzo stary, za 10 lat, czy jak odpalę tego Undergrounda, jak będzie tam jakiś, nie wiem, Windows 12 czy 15, jeżeli oczywiście będę mógł go odpalić, to czy dalej będę się tak dobrze bawił? Ale oczywiście to są takie, wiecie, typowe deliberacje. Co by było gdyby, co będzie gdyby, przepraszam, co będzie gdyby. Dobra. Serio, już za chwilkę będzie przed nami trzecie okrążenie. No ale czekajcie, ile ja robię to okrążenie? W 51 sekund. No to o czym my tu mówimy, to jest moment, dosłownie moment. Ale czy ten ruch uliczny jest maksymalny? No to jest właśnie taki dziwny, wydaje mi się, że nie, że jest umiarkowany, jeżeli już. Dużo widywałem naprawdę już podczas tego zagrajmy w dużo większy ruch uliczny. Więc nie wiem, czy to był jakiś błąd w opisie, czy po prostu mnie chcieli tutaj tak strollować. Być może jedno i drugie. Ale na razie nie jest źle. Jeżeli, moi drodzy, pykniemy to w... jak to się nazywa? No na pierwszym miejscu, ten drugi etap, naprawdę trzeci... O Jezus Maria, trzeci możemy mieć na luzaku, tylko bez takich numerów pachodron, bez takich, bo idzie za dobrze. Ty zaczynasz farmazonić kosmicznie i potem się dzieje źle. Dobra, tylko między tymi dwoma filarami się wyrobić i mamy to pyknięte. Ja nie wierzę.
Jest chyba zbyt prosto, bym powiedział nawet. Dobra. I następny wyścig. No i moi drodzy, teraz zobaczymy, co to się będzie działo. Pierwsze miejsce jest nam do niczego na razie niepotrzebne. Będzie drugie, nie będę płakał. Zobaczymy, ale na starcie nasza fura tak się rwie do jazdy, że to jest koniec świata. A dlaczego to są nagle cztery okrążenia? Miałoby to trzy okrążeniowe. Gro, ja sobie takich zagrywek nie życzę. To było niemiłe. Normalnie miały być zwyczajne trzy okrążenia, a są cztery. Ja zgłaszam reklamację. Nie życzę sobie takich zagrywek. Dziwne, nie? Byłem, szczerze powiedziawszy, święcie przekonany, że jeżeli zaczynamy jakieś tam mistrzostwa z daną ilością okrążeń, no to ta dana ilość okrążeń z nami zostaje, a tutaj nie, siemano, nie będzie takiego czegoś. To grubo. Dobra, jedziemy, ciśniemy, nie ma... O Jezu, została wyboista trasa tu. O Boziu, tylko nie to. No ale mam nadzieję, że jakoś to się uda przejechać w takim miarę sensownym czasie. Ale nie, powiem wam, moi drodzy, że to nie jest maksymalny ruch uliczny. To jest jakiś dziwny chwyt marketingowy. Na bank to nie jest max. To nie jest max, co może nam tutaj Underground zaoferować, uwierzcie mi. Wiem co mówię, zresztą wy oglądając tę serię też wiecie. Chociaż czuję się kosmicznie dziwnie, bo jeszcze ta seria nie wystartowała. Ona startuje dopiero jutro na kanale. Matko jedyna. Więc to jest w ogóle takie dziwne. Bo jestem już na półmetku, no właściwie dalej jak na połowie gry. Ale spokojnie, no moi drodzy, ja nagrywam, wiecie, tak jak mam czas. Kiedy mam sposobność, to sobie robię zapas i tyle. Nie czekam. Ale wszyscy, mam nadzieję, że to rozumieją. Dobra. Okej, spokojnie. Póki co najgorzej nie jest, tylko teraz trochę się skiepściło. Dobra, tego tylko dziada wyminąć. Tu jest najgorsze właśnie wymijanie tych aut, bo nasze własne autko jest strasznie podbijane. I tutaj ten... Ale spokojnie, nawet jak nas wyprzedzi, naprawdę nie będę tutaj się starał jak odzyskać pozycji, bo i tak będziemy mieli dwa punkty przewagi, nawet jak będziemy na drugim miejscu, więc nie spinam się tutaj o nic, bo nie warto. Więc na pełnym luzie. Zresztą za chwilę tutaj przejedziemy kolejne kółeczko, więc ja tutaj się kompletnie nie mam o co spinać. Dobra, i jeszcze tylko dwa. Ale dlaczego teraz dołożyli to jedno więcej? Nie rozumiem. Ciekawe, czy to w ogóle właśnie mistrzostwa są 3 czy 4 etapowe, bo to w sumie właściwie to powinna być informacja na początku, tak? Żeby wiedzieć, na co się nastawiać, żeby wiedzieć, jak rozłożyć, że tak powiem, te siły. A tutaj jest taka troszkę niejasność i to jest zawsze taki troszkę, wiecie, znak zapytania. No ale moi drodzy, już takie wiecie, to jest troszkę takie już się czepianie kochanego Need for Speedzika. Gdyby wszystkie te Need for Speedy po 2000, nie wiem, 15 roku, czy po 2012 roku wychodziły tak kozackie, jak ten, byłoby spoko. A coś chodzą słuchy, że mają remasterować właśnie od Undergrounda w górę. Znaczy od Undergrounda 1 i 2 mają masterować. Bo Most Wanted już jest nowy. Chyba, że to będą wszystko robić na tym nowym silniku jakimś tam. Ale wiecie, to nawet nie jest nigdzie potwierdzone, to nie wiem, czy to nie jest jakaś kaczka dziennikarska. Więc zobaczymy. Dobra. I moi drodzy, ostatnie kółko, byleby nic nie sknoci, ciśniemy. Zobaczymy, jak teraz pójdzie, mam nadzieję, że nie najgorzej. I te mistrzostwa, moi drodzy, będą już za nami, tak więc spoko. Cieszy mnie to mocno. Cyk, spokojnie. Tu pozwólcie, że się jeszcze skupię na samym końcu, bo wiecie, jak jest. Dobra, jedź, karłatny bździochu. Na pełnej, a nie po trochu. Dobra, spoko. Nie, naprawdę jest gładko na razie. Tego tylko minąć, dobrze. I jedziemy. Strasznie trudno na tym, właśnie w tym odcinku zapanować jak nad maszyną. Skaczę jak szalona. Tam w ogóle o milimetr i bym walnął na bank. Dobra. I moi drodzy, chyba będziemy to mieli. O ile tu się nie właduje na nic brzydkiego po drodze, to będziemy to mieli zwyczajnie. Z czaszki jest chyba przekozak. Raczej mamy mistrzostwa pyknięte. Trzy zwycięstwa, super. Dobra, pięknie. Gratulacje, blokowałeś poziom drugi winyli pasy. Odblokowałeś winyl ABS Dynamics. Dobra, 5000 dolców. Honda, 2003 rok, S2000. I pięknie.
Tuning Handle, gdzie ta Honda? To jest ta? Ładna maszyna, ale moi drodzy, nasz bździoch to jest bździoch i tyle, najlepszy. Nasz szkarłatny bździoch. Pozwólcie, moi drodzy, że sobie zapiszę gierkę. No tak, zapisuj. Bo progres naprawdę w tym odcinku jest kozacki. Wszystko szło fajnie, moi drodzy. Tak więc nie będziemy przedłużać. Fajnie, że udało się pyknąć nawet dwa mistrzostwa w tym odcinku, więc dalsze postępy, moi drodzy, w trybie underground będziemy sobie objeżdżać w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, osiem zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Need for Speed Underground. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!